Kochani, a teraz chciałabym was zabrać w piękne miejsce. Ja jestem w pięknym miejscu w Warszawie, w centrum. Siedzę sobie w moim samochodzie i on powinien być tu, ale on jak zawsze gdzieś, w drodze. No bo to człowiek, który zwiedza świat na raty, Robert Schulz, tym razem na Maderze przebywa. No właśnie, czy to jest dobre miejsce na wakacje tegoroczne? Czy w ogóle te tegoroczne wakacje powinny być wakacjami za granicą? Jak planować, żeby rzeczywiście były udane, czyli aby był wylot i aby był powrót? Dzień dobry, Robercie. Bom dia tobie, Oleto, i państwu. Pozdrawiam z portugalskiej Madery. Moim zdaniem to jest idealne miejsce. To jest odpowiedź na pierwszą część pytania, ale na drugą część pytania odpowiedź jest dość trudna, ponieważ tegoroczne wakacje będą należały do tych bardziej skomplikowanych i jeśli chodzi o loty, i jeśli chodzi o ceny, i jeśli chodzi o problemy, które mogą nam się zdarzyć, no bo ciągle jeszcze nierozwiązane spory z kontrolerami ruchu lotniczego, przepraszam bardzo, tutaj jeżdżę tylko samochodem albo rowerem. I tych problemów trochę będziemy mieli. Myśleliśmy, że pandemia nam się skończy, to i wszystkie problemy nam się skończą, a niestety tak nie jest. I musimy się na to przygotować. Wspominałaś wcześniej, że czytałaś o tym, że na Mazurach tylko 40% wypełnienia hoteli. No tutaj jest na Maderze znacznie więcej ludzi w hotelach, turystów, którzy przyjeżdżają, bo Madera jest takim idealnym miejscem do spędzania czasu. Teraz temperatura wynosi około 23 stopni, ale mamy godzinę różnicy czasu, więc jest tu niespełna godzina, to jest 7:45, ale w południe będzie maksymalnie 24-25 stopni, co jest niezwykle przyjemne, a do tego bujna przyroda i można odpoczywać. Jest taka wszechobecna bryza, plus do tego, jak sobie uświadomimy, że jesteśmy na Atlantyku, a do tego jesteśmy na wysokości Maroko, no to już jest bardzo przyjemne. W tej chwili w ciągu tygodnia na Maderę z Polski przylatuje aż 8 samolotów, więc widać, że ta wyspa cieszy się dużą popularnością wśród Polaków i samoloty są wypełnione maksymalnie. To znaczy chcemy wyjeżdżać na wakacje, potrzebujemy tych wyjazdów wakacyjnych i chociaż ceny rosną w górę, to jesteśmy w stanie się nawet zapożyczyć, żeby jednak wyjechać i złapać trochę odpoczynku, co jest potrzebne dla naszej strudzonej problemami i szumem informacyjnym głowy. Powiedz mi, bo Madera oczywiście, tak jak widać, za tobą wygląda pięknie, pięknie brzmi, ale oprócz tego leżenia, oprócz tego gwarantowanego słońca, bo tam jest ono gwarantowane praktycznie cały rok, co takiego można tam zobaczyć? Czy to jest wyspa, gdzie jedziemy i leżymy, czy raczej zwiedzamy, bo jest co? Otóż nie. Nie leżymy, bo spędzanie czasu w sposób aktywny jest tutaj wpisane w DNA Madery. Są góry. Ja sam chodziłem po górach przez 3 pełne dni, a jestem już tutaj 9 dzień i ciągle mi mało. Są tutaj lewady, ponad 2000 kanałów doprowadzających deszczówkę z gór do miast i miasteczek i pól. I one są również przystosowane do tego, żeby po nich chodzić. Więc dla tych, którzy wolą mocniejsze aktywności w górach, są szczyty. Dla tych, którzy wolą sobie po prostu zrobić dłuższy spacer, też jest to możliwe. Idealne miejsce do jeżdżenia rowerem, ale też można pojeździć samochodami terenowymi, można pograć w golfa, można popompać się w wodzie, bo tutaj sporty wodne są też bardzo, bardzo popularne, ale też jutro jest na przykład Dzień Madery. Mija 603 lata od oficjalnego odkrycia wyspy, więc będzie dzień wolny dla mieszkańców, ale będą też fiesty. Tutaj to świętowanie jest przez cały rok. Ja uczestniczyłem
w pokazie ogni. Co sobota w czerwcu każdego roku są wielkie pokazy fajerwerków, Festiwal Atlantycki. Codziennie są parady w różnych miejscach wyspy. Ta wyspa jest też różnorodna, bo ja jestem w tej chwili w Funchal, w stolicy, ale można pojechać kilkanaście kilometrów dalej albo na północne wybrzeże. I tam można znaleźć jeszcze coś innego. W Santanie są te takie charakterystyczne trójkątne domki rolników, które zostały zachowane tutaj, żeby kontynuować tradycję, aczkolwiek już nikt w nich nie mieszka. Gastronomicznie jest Madera bardzo ciekawa, bo je się tutaj i mięso, i owoce morza, i jest bardzo dużo owoców. Na przykład wyobraźcie sobie państwo, że ziemniaki zbiera się tu 4 razy w ciągu roku. Tu są wszystkie owoce świata praktycznie, bo wegetacja na tej wulkanicznej ziemi jest szalona. Tu jest dobra wilgotność, tu jest dobra temperatura, bo temperatury nie spadają poniżej 15 stopni w grudniu na przykład, ale średnia jest 21-22 stopnie przez cały rok. Oczywiście czasami wyżej, czasami troszeczkę niżej, ale przez cały rok można się spodziewać takiej temperatury. Więc kwiaty też są piękne. Ja pokazuję na swoich social mediach, jak tu pięknie rosną wszystkie kwiaty, które już wiem teraz, że przyjmują się również w Polsce. Można kupić sobie sadzonkę i część takiej maderskiej przyrody, maderskich kolorów zabrać ze sobą do swojego mieszkania, posadzić w doniczce albo na balkonie, albo na tarasie i cieszyć się tym, bo tu są piękne kolory. Jest najbardziej znanym świętem jest właśnie święto kwiatów na Maderze. Wtedy nie ma miejsc w hotelach, bo wszyscy przyjeżdżają na świętowanie, żeby oglądać dywany z kwiatów, ale też żeby świętować podczas parad. Tu jest cały dzień, cały rok fiesta i można skorzystać z tego, żeby być częścią tych wydarzeń. Powiedz, bo Madera jest takim miejscem, że rzeczywiście tam, myśląc o wakacjach, możemy myśleć o niej cały rok, bo pogoda dopisuje większość roku, ale chciałabym teraz trochę wrócić z Madery na ziemię. Jeżeli planujemy wakacje, a część z nas planuje te wakacje w sierpniu, część we wrześniu, czasami lubimy wyjeżdżać jesienią. Co nas czeka w turystyce? Czy to jest taki moment, że teraz powinniśmy kupować bilety, bo takie rzeczy i takie słuchy gdzieś tam się słyszy, bo będzie tylko dużo drożej, a z drugiej strony widzimy, jak wszystko jest odwoływane. Czy istnieją jeszcze w ogóle tanie połączenia? Czy są jeszcze tanie linie lotnicze? Czy w tej chwili podróże stały się dobrem luksusowym? Jeszcze nie są dobrem luksusowym, ale wszystko rozwija się w tą stronę, żeby podróżowanie było droższe, tak jak dziesiątki lat temu i było dostępne tylko dla jakiegoś mniej licznego grona. Stało się popularne wraz ze zwiększeniem ilości połączeń, z większą popularnością przelotów samolotami szerokokadłubowymi. Teraz ceny biletów lotniczych szybują mocno w górę. Ja się wybieram pod koniec sierpnia do Korei Południowej i jak zobaczyłem ceny biletów lotniczych, to powiem szczerze, że jakoś tak zaczęła boleć mnie głowa, bo taniej nie będzie już ze względu na to, że przede wszystkim najwyższy koszt, jaki jest przy lataniu, czyli paliwo lotnicze, jest coraz droższe. I na przykład na Sri Lankę nie można już za bardzo polecieć połączeniem takim długim. Samolot, po prostu nie ma paliwa lotniczego. Samoloty lecą zatankować do pobliskich Indii. I ta sytuacja z cenami, z logistyką będzie coraz gorsza. Do tego oczywiście dochodzą braki kadrowe na lotniskach, bo to nawet nie jest kwestia linii lotniczych często, tylko lotnisk, które nie dają sobie rady. W czasie pandemii pozwalniano dużą część obsady różnych stanowisk, od bagażowych przez przejścia bezpieczeństwa i tak dalej, i tak dalej. I teraz, żeby te braki uzupełnić, to nie jest takie proste, ponieważ odpowiednie procedury i szkolenia obowiązują i żeby uzupełnić te braki kadrowe, kiedy mamy w tej chwili zwiększoną ilość osób latających, turystów, to jest trochę trudne. Samoloty teraz są maksymalnie wypełnione i my tak naprawdę nie wiemy, czy polecimy, czy nie polecimy. Dlatego jak ktoś się mnie pyta, co z tym wszystkim zrobić, odpowiadam, leć tylko z bagażem podręcznym, bo wtedy jest duża szansa, że twój bagaż z tobą dotrze. W pozostałych przypadkach może być to
trochę utrudnione. Co chwila docierają do mnie informacje o spóźnionych lotach, o problemach z przesiadką, o problemach z dolotem albo wylotem. I to jest sytuacja, do której niestety czasowo musimy się przyzwyczaić. Ale odpowiadając na pytanie, czy będzie taniej, czy można jeszcze kupić tańsze bilety, można kupić jeszcze tańsze bilety. Trzeba szukać promocji, trzeba się zapisywać na newslettery i obserwować. Są platformy, które informują o tym, że są tańsze bilety, a nawet szukać z innych lotnisk, z tych takich może nieoczywistych. Często jest tak, że my sobie myślimy, że polecimy sobie na przykład z Warszawy, ale wystarczy przejechać za naszą zachodnią granicę i tam, no niestety tak to już jest poukładane w branży lotniczej, że tam można znaleźć tańsze połączenie. Mówię tutaj o długodystansowych lotach, więc nawet podróż z Warszawy do Berlina nam się zwróci i parking, a będziemy mieli tańsze bilety, ale no dużo tańsze to one już niestety nie będą. No właśnie. Dziękuję ci bardzo serdecznie. Korzystaj z tych miłych okoliczności przyrody. Mam nadzieję, że coś pysznego też uda ci się skubnąć. Co jest, tak jeszcze na koniec zapytam, takim daniem na Maderze, którego no, należy spróbować? No takim daniem koronnym są szaszłyki, które są robione z mięsa i podawane w taki sposób, zawiesza się na specjalnym uchwycie przy stole. Są miejsca wyspecjalizowane w tych szaszłykach, szpada. Od tego, że na szpadzie jest to bardzo, bardzo dobrze zrobione, świetnie zamarynowane mięso, albo to samo jest z rybą espetada. Tu jest kilka takich ryb bardzo ciekawych do zjedzenia. No oczywiście jest pąsza, czyli lokalna bomba witaminowa, jak to się mówi tutaj, w kilku odmianach. Taka najpopularniejsza to jest pescador, czyli wyciśnięta cytryna, zmiażdżona skórka tej cytryny z cukrem, do tego dodana odrobina rumu w różnych proporcjach, w zależności od tego, gdzie to się serwuje, i zmieszana jeszcze z dodatkiem miodu, pomaga na wszystkie dolegliwości. Tutaj rzadko kto stosuje leki, jeśli już potrzebne są, no to się stosuje, ale bardziej leczą się tutaj wszyscy witaminami. Jeżeli jakiś problem z gardłem, to właśnie miód i tak dalej. Jest takie bardziej proekologiczne podejście. No i oczywiście jest tutaj to słynne wino Madeira, które wzięło nazwę od wyspy. Madeira oznacza drewno, bo tutaj kiedyś, kiedy pierwsi portugalscy odkrywcy przypłynęli, to wyspa była niezamieszkana, a pełna drewna, i tutaj to drewno służyło do naprawy statków i no, do budowania. A teraz już niestety tego drewna nie jest tak dużo, no ale to wiadomo, wyspa się rozwijała. Ale można tutaj przyjechać na wrażenia gastronomiczne. I wspomnę jeszcze, bo pytano mnie, Cristiano Ronaldo, bo tak się mówi, Cristiano Ronaldo, uznawany tutaj, hołubiony, lotnisko jego imienia, jego muzeum, jego mamę można spotkać na ulicy, ciągle tu jego siostra i jego brat mieszkają, więc dla fanów piłki nożnej jest to idealne miejsce. Pewnie gdybyś ty przyleciała tutaj ze swoim synem, też chciałby zobaczyć i poczuć tą atmosferę piłkarską, bo każdy młody chłopak marzy o tym, żeby tak, poczuć obecność Cristiano Ronaldo. Można pojechać na stadion, na którym on zaczynał swoją karierę piłkarską. A lądując na lotnisku, to jest bardzo ciekawe lotnisko, bo pas startowy jest na Palach. Trzeba sobie uświadomić, że to jest jedyne prawdopodobnie lotnisko na świecie, które jest położone na terenie dwóch miast. Tak to jest. Tutaj wiele ciekawostek jest na Maderze. Zapraszam na moje social media. Będę informował, będę inspirował. Ja jeszcze tutaj zostaję na jutrzejsze święto Madery, a dzisiaj za chwilę już wychodzę na wodne aktywności i będę na najwyższym klifie Europy, czyli Cabo Girão. I z tej wysokości będę oglądał Maderę, na którą Państwa serdecznie zapraszam. Zapraszam, żebyście w ogóle Państwo wyruszyli, mimo tego, że są takie upały, ale wysyłam Wam teraz chłodniejszą energię, taką bryzę atlantycką, i Tobie, Odeto, życzę dobrego, owocnego dnia.
Tak, to prawda. Wszystkich fanów piłki nożnej, wszystkich fanów Cristiano Ronaldo oczywiście zachęcamy. I muzeum, i pomnik, i fakt, że można rzeczywiście spotkać jego bliskich na ulicy, przyciąga rzesze fanów futbolu. Lotnisko ciekawe, jedno z najniebezpieczniejszych, więc jak ktoś lubi emocje lądowania na wodzie praktycznie, to też ciekawe przeżycie. Dziękuję Ci bardzo, bardzo serdecznie. Do zobaczenia na Maderze. Dziękuję. Świętuj. Do zobaczenia. Dziękuję Ci. Robert Schulz. We'll be right back.